Jestem już, halo, halo. 40-latek, oblat, miał taki bardzo trudny czas, bo właśnie miał urodziny i przyszedł do niego biskup także oblacki z Ukrainy i mówi, wiesz co, masz najlepszy okres życia. A on mówi, no dlaczego? No dlaczego? Mówi, no bo zobacz, młody człowiek popełnia dużo błędów, może mu się dużo chce, ale czasem no, nie wychodzi. Starszy człowiek, taki po 70, może 80, błędów już nie popełnia, bo ma duże doświadczenie życiowe, ale zazwyczaj choroby, trudności, no nie zawsze mu się też chce to robić. A ty masz jesteś w takim wieku, gdzie popełniasz mało błędów, a ci się chce. I 40 lat jest właśnie takim sztandarowym, dobrym czasem. I właśnie misje na Madagaskarze, oblackie misje, kończą 40 lat. Robią tam naprawdę fantastyczne rzeczy misjonarze oblaci. No, pracują wśród najuboższych, idą w takie rejony buszów, gdzie inne zgromadzenia zakonne już dawno opuściły te tereny, są z nimi, zapraszają ludzi do współpracy w ewangelizacji. I myślę, że dzisiaj ten sposób ewangelizacji jest bardzo potrzebny, żeby być z najuboższymi, iść na peryferię świata, ale także ewangelizować z nimi i przez nich. I może to jest recepta na współczesny Kościół. O tym mówimy w ostatnim numerze Misyjnych Dróg. Koniecznie zajrzyj.